Pytania referendalne na serio. Polskie prawo dotyczące referendum wymaga fundamentalnych zmian. By je promować, powstał Instytut Demokracji Bezpośredniej. Dzisiaj to politycy decydują o brzmieniu referendalnych pytań, a jak powinno to wyglądać w naprawdę proobywatelskim ustroju? Po pierwsze, po zebraniu miliona podpisów referendum na wniosek obywateli powinno być rozpisywane z automatu, bez dodatkowej zgody Sejmu. Po drugie, referendum proponowane przez polityków należy poddać szerokim społecznym konsultacjom. O temacie, terminie i treści pytań powinny móc wypowiedzieć się organizacje obywatelskie, przedsiębiorcy, związki zawodowe i zwykli obywatele. Inicjatorzy muszą mieć obowiązek merytorycznie odnieść się do każdej z uwag, wątpliwości i propozycji przedstawionych w konsultacjach. Po trzecie, w najważniejszych sprawach pytania mogłyby być układane przez panel obywatelski, czyli reprezentatywne grono wylosowanych obywateli, którzy będą mieli czas i środki, by dobrze zastanowić się nad treścią pytań. Po czwarte, należy zmienić prawo tak, by już przed referendum jasne i oczywiste były jego prawne konsekwencje. Obywatele powinni móc zapoznać się z wiążącą wykładnią pytań, by po głosowaniu nie okazało się, że ich skutki prawne są zupełnie inne niż te, które wyobrażali sobie głosujący. Po piąte, referendum powinna towarzyszyć kampania informacyjna, dzięki której obywatele poznają opinię każdej strony sporu i na tej podstawie podejmą przemyślaną decyzję. Po szóste należy wprowadzić dzień referendalny, w ramach którego jednego dnia obywatele będą mogli głosować nad pytaniami powstałymi z inicjatywy różnych stron politycznego sporu i rozmaitych grup obywateli. Chcesz wiedzieć więcej o tym, jak naprawdę powinna wyglądać demokracja bezpośrednia? Śledź nasz kanał na YouTube i profile lub bezpośrednio.pl w innych mediach społecznościowych.